Wczoraj dwa główne indeksy na Wall Street, czyli S&P 500 oraz Dow Jones Industrial Average, wyznaczyły nowe historyczne maksima i to rodzi pytania związane z kontynuacją słabości naszego rynku, któremu do historycznych maksimów jeszcze sporo brakuje. Kiedy wreszcie nawiążemy walkę, można powiedzieć, z indeksami zagranicznymi oraz jak się bronić przed kontynuacją słabości, którą obserwujemy. Zaczynając od tego drugiego wątku, należy wspomnieć, że głównie słabość to jest kwestia spółek największych, blue chipów, czyli indeksu WIG20. Jeżeli spojrzymy w szczególności na spółki średnie, to one, co ciekawe, ta korelacja na przykład indeksu MWIG40 z sentymentem globalnym jest całkiem niezła. Oczywiście tutaj do historycznych maksimów nam brakuje, natomiast jeżeli spojrzymy na indeksy europejskie, takie jak z DAX, KKRON, tam również do tych historycznych maksimów brakuje. Można powiedzieć, że indeksy od kilku miesięcy poruszają się w kanale trendu spadkowego i podobnie jest z spółkami średnimi na krajowym parkiecie. Także my bardziej zachowujemy się tak jak Europa Zachodnia, a Stany Zjednoczone jednak to jest najsilniejszy rynek aktualnie na świecie, czy jeden z silniejszych, więc jeżeli porównujemy się z tym najlepszym rynkiem, no to będziemy niestety zawsze słabsi. Tym niemniej spółki średnie z tym sentymentem globalnym, co ciekawe, zdecydowanie lepiej współgrają niż spółki największe. Natomiast jeżeli spojrzymy w szerszym okresie, w szczególności od 2012 roku, czyli od okresu ostatniego spowolnienia gospodarczego, no to spółki najmniejsze, najmniejsze podmioty zachowują się najlepiej. Jeżeli spojrzymy na dosyć mało znany indeks cenowy całego rynku, który bierze pod uwagę wszystkie spółki notowane na parkiecie, ale przypisuje im równe wagi, czyli te spółki duże nie ważą w indeksach tak dużo jak w przypadku tych głównych znanych średnich, to ten indeks już odrobił z nawiązką straty związane z Brexitem, jest blisko tegorocznych maksimów. Także jeżeli się chcemy bronić przed ewentualnymi negatywnymi skutkami globalnymi, to te małe podmioty cały czas wydają się dobrą alternatywą, dopóki krajowy wzrost gospodarczy będzie na tak obecnym, zadowalającym poziomie, ponieważ te spółki czerpią głównie zyski tutaj z naszego rynku, bądź też czerpią zyski z eksportu, ale ten jest wspierany przez słabego złotego. Natomiast kiedy ten marazm, w szczególności w przypadku dużych spółek i słabość tych dużych spółek zostanie przerwana, no to potrzebne są dwa czynniki. Pierwszy oczywiście to poprawa wyników tych spółek, które nie są najlepsze. Drugi to rozwiązanie tych palących problemów. Jednym z głównych jest choćby kredyty, kwestia kredytów walutowych. No i trzeci, o którym też warto wspomnieć, to jest ponowny napływ kapitału na nasz rynek. O tym już mówiłem wcześniej, na to jest szansa, ale niestety dopiero w 2018 roku, kiedy zaczną działać pracownicze programy, plany kapitałowe. Do tego czasu niestety strumień napływu do OFE uległ przerwaniu. No i to począwszy od 2011 roku, a w szczególności od 2013-2014 roku zaciążyło na naszym parkiecie i czekamy na nowe środki i mamy nadzieję, że one się pojawią.